STS Zakłady Bukmacherskie, oficjalnym sponsorem PGE Vive Kielce. Ostatni odcinek drugiego sezonu ultrazręcznych. Dziś na sam koniec Sławek Szmal, wielokrotny medalista Mistrzostw Świata, wielokrotny złoty medalista Mistrzostw Polski, ale też masz medal z Bundesligi. Zgadza się. Jeden, czy nie? Chyba tak. Chyba tak. Wiesz, ja do tych medali nie przywiązuję jakiejś wielkiej wagi. A do czego w takim razie, jeśli... Proszę? Do czego piłkarz ręczny w takim razie przywiązuje wagę? Sławek Szmal do czego przywiązuje wagę? Moim celem było zawsze zwyciężać, nie zawsze się to udawało, ale... Tylko ale... pierwsze miejsce się liczyło. Tak? Ale przede wszystkim na boisku, bo jeszcze Szczecianie poza nim. Na piłkę ręczną, tak jak już jesteśmy parę dni po sezonie, da się obrazić? Można się na obrazić? Na piłkę ręczną się obrazić? Wiesz co, nie. Wydaje mi się, że to jest taki sport, że nawet jak go masz za dużo i jest przesyt, ale w dobrym wydaniu zawsze go możesz oglądać. No to w takim razie dzisiaj jeszcze parę akcji piłkarsko-ręcznych. Sławek Szmal, ultrazręczny. Tak, obiecujemy, że to wydanie będzie najlepsze. Pobije Karola. I wszystkich po kolei. Pierwsza konkurencja, wkrętki, trzy piłki dla Ciebie. Zaczynamy. Tak, fałszywą ręką. Lewą ręką oczywiście. Pierwsza, idealnie. Fajnie. Delikatnie za blisko. I trzecia. A to delikatnie za daleko. Chciałem zwrócić uwagę, że ta piłka była nienapompowana i widzicie, jak skręca w lewo. Kto pompował? No, nie będziemy tu rzucać winy na prowadzącego. Druga konkurencja. Podrzucasz jedną piłkę, tak żeby poleciała z 6 metra na 9. I tą pierwszą piłkę próbujesz zbić, rzucając drugą. Do zgarnięcia trochę punktów. To takie ćwiczenie łatwe, trudne. A ile punktów do zgarnięcia? 15 za każdą zbitą piłkę. 15. Razem 45. 45. A bonus? Bonus, jak wyrzucisz sobie pierwszą piłkę za połowę i zbijesz ją, to... Razy dwa. Niech będzie. To mi się ale nie to już taki to mi się nie. Ekstremalny. Nie, życzyłbym sobie 15 punktów. Tak. Raz. Za daleko wyrzuciłem. Dobrze, trafione. Poszło. 15 mam i teraz sobie mogę. Na luzaka. Masz 15. Powiem tak, oszukałem troszeczkę. Dlatego celowo nie trafiłem w tą piłkę, bo nie lubię oszukiwać. Czy jesteś słowny? Miało tak. Być 15 i jest 15. Być 15. Sławek, wróćmy troszeczkę do twojej przeszłości, twojej kariery, kiedy wyjeżdżałeś do Bundesligi z Polski. Ile to było lat temu? Ile? 14-15 lat temu. Czym wtedy był dla ciebie ten wyjazd? Wiecie co? Takim dużym ryzykiem. Wyjeżdżałem do drugiej ligi obecnie. Zespół z Lubeki spadł z Ekstraklasy i wiedziałem o tym, że jadę do drużyny, która będzie grała w drugiej lidze. Ale moim marzeniem było małego dziecka, żeby zagrać w Bundeslidze. I w tym czasie dla mojej osoby uważam, że to była odważna decyzja, ale chyba jedyna, żeby zaistnieć na niemieckim podwórku. I w Lubece też nie byłeś długo, bo później się przeniosłeś do Krona. W Lubece byłem 2 lata. W pierwszym roku udało nam się awansować bez przegranego meczu. Do teraz chyba ten rekord nie jest pobity. I doznałem w przygotowaniach kontuzji. Zerwałem wiązadło krzyżowe, które mnie wyeliminowało na pierwsze 7 miesięcy, właściwie 6 miesięcy sezonu i doszedłem na drugą rundę. Właściwie tam rozegrałem kilka dobrych meczów, gdzie dostałem propozycję ze starego Krona Oestringen, które wtedy zmieniało nazwę na Rhein-Neckar Löwen. Radziłeś sobie od razu z niemieckim tam w Niemczech? Bez problemu sobie? Wiesz co, tak naprawdę dałeś radę? Pierwsze 2 lata
To był okres, gdzie nauczyłem się języka niemieckiego w sposób taki, że komunikowałem się bez żadnych problemów, załatwiałem sprawy w banku i różne formalności. W momencie, gdy przyjechałem do Kronau i spotkałem Mariusza Jurasika i kolegów z całą Starą Gwardię. Tak, ze wschodu również, więc ten język został trochę zatarty, bo żeśmy komunikowali się w takim półpolsko-półrosyjsku, taki śmieszny dialekt był. No właśnie, spotkałeś tam, mówisz, wielu zawodników. Są tacy gracze z twojej kariery, czy to w Niemczech, czy to kiedy grałeś w Polsce przed i po przyjeździe z Niemiec, których zapamiętasz szczególnie, nie wiem, poprzez ich charakter, zachowanie, grę na boisku, czy poprzez to, że po prostu byli świetnymi znajomymi, przyjaciółmi? Z szczęścią mam do dzisiaj kontakt i tych zawodników faktycznie na mojej drodze było dosyć sporo. Właściwie tych klubów dużo nie zmieniałem, ale jakby miałem łatwość nawiązywania kontaktów i podtrzymywania ich. No i tak naprawdę o każdym z zawodników, z którym grałem, mógłbym powiedzieć parę słów. A z którymi utrzymujesz kontakt do dzisiaj? Wiesz co? Tutaj oczywiście chłopaków, z którymi dopiero co grałeś. Tak? Na przykład Islandczycy, z którymi grałem, bo to jest ciekawa nacja i bardzo ambitna i oni to pokazują na pewno w piłce ręcznej, chociaż teraz na mistrzostwach w piłce nożnej też sprawiają niespodzianki. Z Białorusinami, teraz już nie wiem, czy Szymienko jest Ukraińcem, czy Rosjaninem, ale tych zawodników naprawdę jest bardzo wielu i mamy kontakty ze sobą. No dobrze, przechodzimy do kolejnej konkurencji. Tym razem staniemy na linii 9 metra, na linii przerywanej. Próbujemy trafić w słupki, w poprzeczki. Poprzeczka punktowana, słupek punktowany, a najwięcej punktów możesz zdobyć za spojenie. 5 piłek dla ciebie. 5 piłek dla mnie. A pytanie mam, a jak liczycie na przykład, jak rzucę od poprzeczki, padnie bramka? Dodatkowy punkt? Nie, ale jeśli trafisz od poprzeczki w słupek i od słupka jeszcze w drugi słupek, to wtedy jest kumulacja. No tak się nie da. Nie da się? Od poprzeczki w słupek i później w drugi słupek? Ja jestem przekonany, że sam stojąc w bramce miałeś sytuację, że piłka trafiła w jeden słupek, w drugi słupek i jeszcze w ciebie i wpadła. Tu było, ale jeszcze poprzeczka w tym? Dobra, powiedzmy tak. To, co jest niemożliwe, zrobimy możliwe. Dobra, zaczynamy wspojenie. Blisko. Widzę, że idziesz na całość. Słupek, poprzeczka. Jaki słupek? Niebieskie było. Piotrek. System VAR zweryfikuje. Tak. Wydaje mi się, że było niebieskie. Teraz było blisko niebieskiego. Teraz było akurat. Fuck. Czekaj, usunę się tu. No teraz chyba było spojenie. Dobrocy. Wydaje mi się, dwa razy było spojenie, zweryfikujecie to. Jak ja nie lubię przegrywać. Ale jeszcze nie przegrałeś. Słuchaj, teraz... Tak, Karol już wygrał w tym momencie. Przestaje grać. Nie, powiem ci, że jeszcze są szanse i to spore szanse. Teraz idziemy na sektor kibiców, tam wybierasz sobie, z którego rzędu rzucasz. Tyle punktów możesz też zdobyć. Ile mam rzutów? Wtedy rzucasz za 17 punktów. Możesz też ewentualnie wybrać za mniejszą ilość punktów, wtedy rzucasz z niższego rzędu. Okej, ile mam rzutów? Trzy, dwa? Trzy rzuty. Dobra. To co wybieramy? Żółty za ile? Ten sektor, który wybierasz, to tyle punktów już zgarnę. Wybór należy do ciebie, od 1 do 18. Wezmę sobie... Trzy piłki, 17 rząd, czyli 17 punktów możesz zgarnąć za każdą piłkę, która trafi stąd do bramki. Tak. Proszę, nietypowe rzuty. Nietypowe rzuty. Czekaj. Nie. Muszę albo mocniej. Liczył. Muszę syka, albo. Syka. Tak, albo mocniej, albo lżej.
Nie. Jeszcze mocno. No jeden by wypadało trafić. Ostatnia próba. Nie. Źle się odbiła, bo leciała całkiem nieźle. Nie, właśnie. Powiem wam, zawsze w rzucaniu kontry byłem bardzo słaby. Dlatego Kielce miały tak mało bramek z kontrataku. Zaraz spróbujemy, będziemy rzucać z pola 6 metrów. W zasadzie do bramki, to może nie kontra, tylko rzut bezpośredni. W momencie, kiedy zmieniły się te przepisy i bramkarz, zawodnik z pola nie musi już ubierać tej koszulki, to dla bramkarza dużo więcej było biegania. Tak, zdecydowanie. I bardzo to odczuwałem po swoim zdrowiu, po kolanach. To było dla mnie bardzo trudne. Ale dla piłki ręcznej takie zmiana przepisów chyba in plus w tym przypadku. Wiesz co, przede wszystkim mi się wydaje, że kibic musi zrozumieć zasady, jakie panują na boisku. I oglądając piłkę ręczną z osobami, które pierwszy raz mają do czynienia, to jest bardzo trudny sport, wbrew rzeczy, żeby zrozumieć wszystkie zasady, tym bardziej decyzje sędziów, dlaczego teraz faul, dlaczego teraz jest rzut karny. Więc im więcej takich informacji będziemy udzielać, tym może ten sport będzie bardziej popularny. Bardzo się zmieniła piłka ręczna poprzez twoją karierę, poprzez czas twojej kariery? Zdecydowanie. Zaczynaliśmy w 12 osobowym składzie. W protokole. W protokole, dokładnie. A teraz mamy 16 zawodników i czasami... Dynamika i tak czasami dalej. Czasami to jest za mało. To pokazuje, że ten sport się rozwija przede wszystkim, tak jak powiedziałeś, dynamika, ale przede wszystkim siła tutaj również odgrywa dużą rolę. Wcześniej mogłeś sobie pozwolić na zdecydowanie wolniejsze rozgrywanie meczu, ale przy wątłych warunkach również miałeś jakieś szanse. Teraz widzimy, że ta atletyczność zawodników... Czyli jest bardziej siłowa teraz piłka ręczna niż 10 lat temu. Owszem, zdecydowanie to widać. A powiedz mi, 11 lat temu w Niemczech pierwszy medal Mistrzostw Świata w Niemczech. Mhm. Ten czas szybko upłynął. Czy polska piłka ręczna się bardzo zmieniła od tego czasu? I czy wystarczająco się zmieniła? To jest takie, myślę, że już poważne pytanie, mówiące o tym, czy poszliśmy w dobrą stronę, czy gdzieś błędy zostały popełnione jednak w tym czasie. Znaczy, mają wpływ, znaczy oczywiście na to ma olbrzymi wpływ jakby sukcesy reprezentacji Polski. W momentach, gdy walczyliśmy o medale, ta piłka ręczna była bardzo popularna i wtedy wydaje mi się, że można było lepiej wykorzystywać ten czas, aby popularyzować naszą dyscyplinę. Prawdę mówiąc, patrząc na kilkanaście lat w tył, dużo dzieciaków uprawia tę piłkę ręczną, ale chcielibyśmy, żeby jak najwięcej tych dzieciaków zostawało przy piłce ręcznej, żeby była kontynuacja od wieku najmłodszego aż po seniora. Sam też działasz w tym kierunku? Na pewno będę chciał działać w tym kierunku. Obserwowałem przez kilka lat, jak to wygląda w Niemczech. Tam wielkość tej ligi i liczby u ludzi, którzy uprawiają tę piłkę ręczną, są olbrzymie i to na pewno daje mi jakąś wskazówkę drogowskaz, z którą stronę musimy iść. Bo uważam, że to jest sport piękny i dla dzieciaków przede wszystkim rozwija wszystkie partie mięśniowe, więc do pewnego momentu jest na pewno zdrowy i uważam, że dzieciaki, które uprawiają piłkę ręczną, potrafią się odnaleźć w każdej dyscyplinie sportu. Idziemy w pole 6 metrów, tym razem będziesz miał 15 piłek. Każda piłka, która trafi do bramki przeciwnej, to jest jeden punkt na twoje konto. To tylko 15 mogę zdobyć? Tylko 15. A piłka musi z powietrza trafić do bramki? Nie, może kozłować, turlać się. No właśnie, to może utrudnimy reguły. Mamy 15 piłek, masz na to pół minuty czasu. Trafiamy do bramki przeciwnej. Każdy punkcik. Każda piłka trafiona w bramkę to jest jeden punkcik. Dobra, to teraz ja zaproponuję rywalizację. Negocjacje. Rywalizacja, tak, o punkty cały czas walczymy. Nie, zrobimy tak, stwarzamy warunki meczowe, czyli stawiamy obrońcę na linii 6 metra
Ja rzucam i próbuję cię przelobować. Ty możesz skakać, ale nie możesz wejść w linię 6 metra. Mogę skakać, zbijać i tak dalej? Tak, możesz skakać, zbijać, tego typu rzeczy. I później możemy zamienić. To każda. I później możemy zamienić. Ile ty mi rzucisz, ile ja tobie rzucę. I za każdą piłkę różnicy płacimy przykładowo, nie wiem, jakiś na akcję charytatywną. Robimy. Robimy? Dobra, gest? Robimy. Tylko teraz robimy, jak... co stawiamy zamiast za każdą bramkę? Przykładowo. No, przykładowo. Albo byśmy się poświęcili czasowo dla jakiejś grupy osób. Dobra. To później wybieramy cel. Uzgodnimy, okay? Uzgodnimy po tak. Programie ultrazęcznych, zatem wyzwanie. Zaczynamy. 30 sekund. Wyzwanie. Wyzwanie. Tak. O kurczę. Nie. Minuta minęła. 36. A, bo 30 sekund miałem. Kierunek bardzo dobry. Tylko siły za mało. No tak, tu mamy... No cóż, słuchajcie, Sławek ma 5 bramek zdobytych z pola 6 metrów. Mi się nie udało trafić żadnej. Zacznijmy od tego, że to nie jest najprostsze wyzwanie. A jakie jest najprostsze? Znaczy mówię najprostsze w sensie, bo tu musisz i precyzję, i siłę rzutu. Do tego jeszcze przeszkoda dochodzi, z którą musisz powalczyć, więc ty już sapiesz. A ty nie? 15, nie, ile tych rzutów było? Zaledwie chyba 8. I ten. Nie, wydaje mi się, że ciekawe wyzwanie. Może na następny sezon ultrazręczny. O, możemy zaproponować. A powiedz mi, jak ty kontrę wyprowadzałeś ze swojego pola bramkowego? Miałeś takie preferencje, że bardziej w lewo, bardziej w prawo? Teraz już możemy zdradzać takie szczególiki. Wiesz co, z reguły jest tak, nawet przy nauce, jak zauważysz u dzieciaków, to łatwiej ci się odwrócić po podanie z poprzekątnej. Czyli zawsze łatwiej ci było podawać dla lewego skrzydłowego. Czyli bardziej w tym kierunku. W tym momencie. Sztyleka, powiedzmy. Tak, zazwyczaj. Ale to jest też kwestia jednej rzeczy. Wiesz, z którymi zawodnikami pracujesz i jedni preferują szybciej wybiegać na kontrę, drudzy nie. I w momencie, gdy masz zawodnika takiego jak chociażby Sigurdsson, on był bardzo szybkim zawodnikiem, ale druga rzecz, że on bardzo szybko startował do kontrataku, więc to już było umówione, że wiedziałem, że najpierw patrzę na niego, a później na drugie skrzydło. Tak? Akurat u nas w tym wypadku miałeś w Kielcach dwóch bardzo szybkich zawodników. Trzeba było patrzeć w lewo i w prawo. I czasami jeden i drugi wracał i tylko pokazywał, że był Hello, na kontratach. Jestem. Dokładnie. A lubiłeś rzucać kontry? Wiesz co? Nie, to nie był jakby mój element, którym... Najmocniejszy. I nie trenowałem go za dużo i nie czułem się w tym zbyt mocno. Przede wszystkim chyba też statystyki pokazują, chociażby te rzuty pokazały, że gra poniżej 50% się nie opłaca, a skuteczność tych rzutów z bramki do drugiej bramki jest w okolicach 30%, więc... Ale w drugą stronę lubiałeś, przynajmniej w ostatnim czasie i myślę, że nie tylko ja, ale wiele osób gdzieś tam z trybu sobie mówiło, cholera, co ten facet robi, trochę ryzykuje, bo był taki okres nawet, że byłeś sam niemalże jako bramkarz, była kontuzja Filipa, a kontra zespołu z drugiej strony, a ty wychodzisz tutaj na 9, 10 czy nawet dalej metr boiska. Tak. To było ryzykowne dla ciebie, czy to było takie w 100% kontrolowane?
Wydaje mi się, że kontrolowałem to. Jak zauważycie, ani razu nie wbiegłem w linię zawodnika, który biegł, że nie miałem z nim kontaktu. To faktycznie było perfekcyjnie zrobione. To jest pierwsza rzecz. Miałem po prostu wyczucie tego tempa, w którym momencie wystartować, żeby bramkarz albo zawodnik, który podawał, nie zauważył tego. A wyprzedzałem po prostu zawodnika, nie krzyżowałem się z nim, ale już poza jego linią biegu, więc nie było żadnego zagrożenia, że zrobię komuś krzywdę. Przed nami ostatnia konkurencja ultrazręcznych, tym razem na linii 7 metra. Słuchaj, będziesz trafiał do otworów za 1 punkt lub za 2 punkty, 10 piłek. Ty tak naprawdę wybierasz, który otwór będziesz celował, więc zdobycze punktowe należą do ciebie, do twojej decyzji. Dobrze. 10 piłek dla ciebie, zaczynamy. Zaczynamy. Całkiem blisko, ale... Liczymy poprzeczki, czy nie? Nie, tym razem nie. 2. Tym razem poprzeczki idealnie. Zostanę do jutra i kiedyś trafię w tą dziurę. Proszę, ostatnia piłka i ostatnia trafiona. Tak się kończy. Tak się kończy, dokładnie. Brawo. Sławek, punkty, powiedzmy, w tej konkurencji nie są, generalnie w ultrazręcznych nie są najważniejsze, bo wszyscy wiemy, że to jest fajna zabawa, no ale to przede wszystkim piłka ręczna. Ja cię będę bronił, bo ty przecież bronisz, a nie rzucasz. Więc czy jesteś w tabeli tej naszej na samym początku, czy na samym dole, czy gdzieś tam po środku, to większego znaczenia nie ma. Sławek, tak reasumując, po tym czasie, kiedy ogłosiłeś tutaj na tym parkiecie, że to już koniec, lżej jest? Czy wręcz ciężej? Wiesz co, lżej. Minął kawał czasu, w którym poświęcałeś właściwie większość życia dla tej dyscypliny sportu i to pożegnanie faktycznie gdzieś tam był taki smutek, nazwijmy to najprościej. Ale pewien etap trzeba po prostu zamknąć za sobą. Uważam, że byłem zadowolony po prostu z tej kariery i wydaje mi się, że nie mam się czego wstydzić. Cieszę się, że kończy się ta przygoda tutaj w Kielcach z Mistrzostwem Polski, z Pucharem Polski, więc miłe chwile, a teraz, tak jak wspomniałem, nowa droga i staram się teraz koncentrować na kolejnych wyzwaniach. Chwila wspominek, bo powiedziałeś miła chwila, a tych pewnie miłych chwil w karierze było dość sporo. Sięgając pamięcią, które te momenty w karierze twojej reprezentacyjnej i klubowej utkwiły ci najmocniej w pamięci? Jako te szczególne, te wyjątkowe, czy może też i trudne? Wiecie co, w sporcie najczęściej się mieszają właśnie te trudne z tymi pięknymi chwilami, bo wiemy, żeby coś osiągnąć, trzeba włożyć dużo pracy. I trzeba przegrać też czasami. Czasami trzeba przegrać, czasami musi coś boleć, ale gdy stoisz na podium i zakładają ci medal, to wtedy zdajesz sobie sprawę, że warto to było robić. I cóż, no tych, jak wspomniałeś, było trochę tych pięknych chwil, w których wygrywaliśmy medale Mistrzostw Świata. Niestety nie udało nam się zdobyć Mistrzostwa Europy, co było też jakby moim marzeniem. Czwarte miejsce. Tak jest, na Igrzyskach Olimpijskich również czwarte miejsce, gdzie każdy marzył o medalu. Ale to też jest piękno tego sportu, że my się uczymy również troszeczkę pokory, bo nie mówię przegrywać, bo nauka przegrywania był, wydaje mi się, błędem, ale sport uczy pokory, a pokora w naszym życiu czasami jest bardzo ważna. A który z medali Mistrzostw Świata? Bo były w Niemczech, w Chorwacji, w Katarze. Wiesz co, na pewno każdy z nich miał swoją historię, każdy
z chłopaków w tym czasie już inaczej będzie to wspominał, te wydarzenia, jakie się działy, bo emocje, jakie były podczas pierwszego medalu w Niemczech, były niesamowite. Znowu kolejny medal w Chorwacji. Tak naprawdę nikt się nie spodziewał, że z takiego, brzydko mówiąc, gówna możemy wyjść, a tu zdobywamy medal i to pokazało piękno sportu. I podobnie z Ligą Mistrzów, w momencie, gdy przegrywasz 9 bramkami 16 minut przed końcem meczu i w końcu w rzutach karnych zdobywasz tytuł Ligi Mistrzów. Emocje niesamowite. Szczególnie jak się broni rzut karny, później w serii rzutów karnych. Trafili mnie. Trafili. Czysty przypadek. Trafili mnie. Dobrze, Kasa, na koniec, ponieważ w ostatnich odcinkach mieliśmy mały quiz, pytania wyboru, to czy to, to jeszcze dla ciebie mam taki krótki quiz i... To czy to, odpowiadam? Jedno czy drugie. Aha. Samochód czy motor? Motocykl oczywiście. Motocykl, dobrze. Samochód czy motocykl, tylko że w zimę? Samochód. Bieganie czy rower? W tym momencie rower, a kiedyś lubiłem biegać. Południe, popołudnie w kuchni czy w ogrodzie? Ogród. Z grillem. Nie, wiesz co, jestem osobą aktywną i zawsze coś tam lubi i coś zrobić. Łowienie ryb czy nurkowanie? Nurkowanie oczywiście. Piwo czy wino? Wino. Warzywa czy owoce? Wszystko. To teraz sezonowo, truskawki czy maliny? Z truskawkami to jest tak, że ja codziennie wypijam 2 litry jogurtu naturalnego z truskawkami zmiksowanymi, więc sporo tego było. To trochę, to trochę. Koncert czy relaks przy muzyce na trawce w ogrodzie? Wiesz co, na pewno nie relaks przy muzyce. Koncert owszem, ale czas mi na to nie pozwalał, ale lubię jeździć na koncerty. A lubię słuchać gdzieś w tle muzyki, ale lubię przy tym coś robić. Książka czy film? I to zależy od pory roku. A w jakiej porze roku co lepiej? Wiesz co, są takie chwile, gdzie bynajmniej w moim wypadku lubię czytać i wtedy biorę książkę i czytam. A są takie momenty, że nie widzę tej książki z 2-3 miesiące i tak naprawdę fakt, że telewizor rzadko u nas jest. Królew czy Szek? Wiesz co, dawno to było, nie oglądam bajek. To w takim razie Rocky Balboa czy Indiana Jones? Też nie moja bajka. Też nie to ma. Co ty ale, oglądasz tej telewizji? Wiesz co, mógłbym powiedzieć, nie, wiecie co, lubię filmy, które o czymś mówią, które opowiadają jakąś historię, które opowiadają... Jeden tytuł nam poleci. Jeden tytuł. Książki? Książki czy, filmu. Książka, jaka na mnie zrobiła wrażenie i to jest teraz, żeby mnie spalił, Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie. Zgadza się. To naprawdę na mnie zrobiło wrażenie. A film, wiecie co, nie pamiętam, nie mam pamięci do jakby tytułów. No dobrze, przechodząc dalej. W autobusie miejsce z przodu, z tyłu? Kiedyś z tyłu, teraz po środku. Nie przywiązuję. A niebawem wagi. Z przodu, tak, bardziej? Nie przywiązuję do tego wagi. Z przodu zawsze się źle czułem. To już się pytałem, kontra w lewą czy w prawą stronę, to wiemy, że w lewą. W bramce góra czy dół? Co było mocniejszą stroną Sławka Szmala? Góra czy dół? W moim wypadku były szybkie ręce. Mhm. Tylko tymi rękoma czasami też dół broniłem, więc ciężko mi sprawia, ale wydaje mi się, że góra bardziej. Kto wygra mistrzostwa świata w piłce nożnej? Z racji tego, że ambitnie oglądam każdy mecz. Każdy jeden, nie tylko Polaków. Tylko Polaków. Tylko Polaków. Stawiam na Polskę. Dobrze. Kruszczelców Lewandowski? Czy Kruszczelców Lewandowski? To jest chyba mało ważne. Nie chciałbym. Zawsze w sporcie uważałem, że nagrodą dla drużyny to jest zwycięstwo całej drużyny, a nie jeden zawodnik, który rzuca dużą ilość bramek. Ktoś na te bramki pracuje i tu trzeba zawsze podkreślać dobro drużyny. Cały zespół gra. Dobrze, słuchajcie, ultrazęczni, ostatni odcinek w drugiej serii. Na kolejną serię zapraszamy w nowym sezonie. Dzisiaj kończymy
Chyba, że pytanie z publiczności. Proszę. Słuchaj, kim jest Ziggy? Ziggy? Z ważną postacią, którą poznałem na pewnym portalu internetowym. Na pewnym YouTubie. Tak, my na pewnym na YouTubie. Jak się kręcimy, no. Dokładnie. I Piotr, właśnie, który stoi z drugiej strony obiektywu, pokazał mi tą osobę i jestem taki... Jesteś fanem. Nie, owszem, fanem. Jestem fanem, podziwiam gościa. Zrobił wrażenie. Trzymamy kciuki za Ziggy'ego. Ziggy, zdrowiej. No dobrze, no to teraz już kończymy. Ultrazręczni, do zobaczenia. Hej. A, jeszcze jedno. Do quizu, dokleimy. Prawo czy sprawiedliwość? Prawo i sprawiedliwość. Dziękujemy. STS Zakłady Bukmacherskie, oficjalnym sponsorem PGE Vive Kielce.